Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Doszliśmy do czasów, kiedy to nie globalne ocieplenie, nie płaskoziemcy, nie reptilianie nas zniszczą, tylko trzecia wojna światowa. Żywioły bronią! Headshot. Witam cię w tym popierdolonym wstępniaku, czy też wstępnym popierdoleńcu, jakim jest 97 odcinek programu Z Dupy! A headshotujemy, bo właśnie takie rzeczy odpierdalały się na ostatnim paintballu z Rojem. To właśnie ten stateczny ojciec dwójki dzieci, mąż i pojebaniec jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Mordeczku, Maćku, stówka będzie okej? Okay, wystarczy? Stóweczka? No wystarczy. Powiesz, że impreza, paintball z Rojem jest super? Ta jest super. Dodałbyś, że jestem zajebisty? Ta, jesteś zajebisty. Super. A buziaka też byś dał? Pojebało cię kurwa, za koło tym nie masz? Nie. Dobra, dorzuć stówę. Zajebiście. Co to kurwa? Co jest? Wracając do headshotów, tak się właściwie zaczęła nasza wspólna znajomość z Patrykiem. Boom! Headshot! Z dupy. Wspólnym kłupem. Oj! Pejton łapkowy! Czuję! Mamy to! Dzięki za luźną rozgrywkę. Dzięki za kłupa! Jeszcze jedna rzecz nas tak naprawdę łączy, bo obaj się kiedyś kochaliśmy w tej samej dupie. Bo Rojo, moi drodzy, jest z Katowic, a dokładnie z Tausena, zupełnie tak jak ja. Wszystkie drogi prowadzą na Tausen, miałem szansę widzieć go z Giewontu, niezła ostrość. Swoją drogą idealne miejsce na wakacje. Na osiedlu mamy naprawdę wszystko. Wszystko mamy tu. A propos wakacji, słuchajcie, apel do was. Śpieszcie się kochać wolne. Tak szybko się kończy. Dziękujemy wam za uwagę. Do zobaczenia. I serio, to jest przejebane, chociaż ja wiem, że to jest kwestia tego, jak działa nasza psychika i jak się zmieniamy po prostu pod wpływem lat. Mrugasz oczami i nagle ci spierdalają 3 tygodnie. O. Co? Oj, Sam. Kurwa! Kiedyś to tam sobie siedziałeś, załóżmy w takiej drugiej klasie podstawówki na lekcji matematyki. Czułeś, jak ci mrówki kurwa łażą pod skórą. Patrzyłeś na zegar na ścianie i ten zegar robił 45 minut w 3 godziny. Prawie jak Han Solo. It's a ship that made the Kessel run in less than 12 parsecs. Teraz jak masz 35 lat, to tak sobie możesz usiąść przed ścianą i tak siedzieć 2 godziny i się zajebiście nie nudzić, bo mija to jak 5 minut. Ale super się bawię. Co? Już 2 godziny minęły. To była świetna rozrywka. A wszystko to wynika z faktu, że kiedy mamy takie na przykład 10 lat, 5 lat to dla nas jest połowa życia. Dla mnie w tej chwili 17,5 roku. To jest połowa życia. A 5 lat to jego 1/7. To samo tyczy się minut i godzin. Inaczej je odczuwamy, plus zwykle nie robimy w nich niczego nowego. Tylko raczej powtarzamy stare schematy i nasz mózg nie ma szans na to, żeby się rozerwać i skoncentrować na czymś świeżym. Po prostu niektóre schematyczne momenty naszego życia przeklikuje. Trochę jak w filmie Klik i robisz co chcesz. Straszny tytuł, kurwa, prawda? I to jest jeden z niewielu filmów, gdzie da się znieść tego aktorskiego klocka, czyli Adama Sandlera. Po prostu pewne rzeczy, które już znamy, które są znane naszemu mózgowi, on je fast forwarduje, przewija. Dlatego kurwa ludzie, carpe diem. I najlepiej sobie to wytatuujcie z takimi dmuchawcami, co to się kurwa w ptaki zamieniają. Wtedy będziecie każdą chwilę wspominali jak źli. A jak to śpiewał Rysiek? W życiu piękne są tylko deale. Wszystkim odradzam zabawy w te rzeczy.
No, chyba że nie są, to wtedy są chujowe. I się wspomina strasznie, i źle, i niefajnie, i zły dotyk boli przez całe życie. Jakieś takie ciepełko się we mnie pojawia, gdy się tylko myślę, sobie przypomnę po prostu o tej pierwszej mojej miłości. Na przykład wyobraźcie sobie, jak dotyka waszej gałki ocznej albo penisa taka zajebiście, taka cieniutka strasznie kartka papieru i nagle ktoś te kartkę tak... Szarpie! Tak, moi drodzy, to jest właśnie życie, a nie to, co w kolorowych tabloidach. Ale to nie życie z tabloidu! I te chwile właśnie będziecie wspominać. Tak jak na pewno swoją chwilę triumfu będą wspominać te patusiarskie ścierwa, które okradły taksówkarza. Dawaj, kurde, dajesz kwit? Jakiś czas temu zostaliśmy brudnym, utytłanym, obspermionym gównie chujem po mordzie takim czymś. Bierz kwit. Bierz pieniądze, co tutaj leżą. Dostaliśmy my, jako społeczeństwo. Mamy tutaj dwójkę młodych, fantastycznych, zakochanych ludzi. Kasper, przez S, naprawdę, kurwa, i Ewelina. 78. Ile? 78. Ma pan zdać setki? Ojej, jaka słodka, zakochana parka. Widzieliście True Romance? I think what you did was so... Albo Urodzonych Morderców? Nikki and Mallory. No to coś mniej więcej takiego, minus charyzma, czar, urok, sex appeal, inteligencja i kurwa gra aktorska. Ale jest miłość w chuj, nie? Wszystko tam jeszcze jest. By the way, taka ciekawostka, piosenka Reflektory miała się u mnie nazywać wcześniej True Romance, ale stwierdziłem, że Reflektory brzmią tak bardziej cool. To toksyczny True Romance, zwiastujący upadek. Za to w głowie tych ćwierć mózgów najprawdopodobniej brzmi tylko to. Najlepsze jest to, że ten koleś nie jest przerażający, to jest taki kurwa typowy żulik. Kto to zakochany w żulicy zrobi dla niej wszystko. Tu okradnie taksówkarza, tam kopnie psa, tam zabije człowieka. Wszystko po to, żeby zaimponować samicy. I właśnie w tym wszystkim najbardziej przerażająca jest ona. To jak ona się uśmiecha do niego, to jak jej kurwa imponuje. Tam nawet nie jest kisiel w majtkach, tam jest jebana fabryka Dr. Edgar. Ten jej uśmiech jest jakiś taki zły, tak jak tej jebniętej laski z IEM parę lat temu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to są tacy typowi beneficjenci 500+. Śmichy chichy, ale oni się kurwa zaraz rozmnożą. A to, co się stało, chuja ich nauczy. Znaczy, nauczy, żeby następnym razem sprawdzić, czy kamera kurwa w taksówce nie jest włączona. To jest zajebiście smutne i przerażające, bo takie śmieszki wariaciki for fun. Co Polacy robią obciachowego na wakacje? Uprawiają seks w krzakach. A tutaj for fight. Rozjebiesz się? Nie rób mi nic, proszę. A rozjebiesz się? Dobrze, że nie trafili na gamera. To ile tam wyszło? Wie pan co, 36,20. Mhm. Już tutaj mam. Dawaj, kurwa, co tam masz? Już, dawaj, kwit. Mam myszkę, lubię gdzieś pograć. Dobra, dawaj, co tam jest? Mam taką, mechaniczna, serio? Fajna, nieśmigana. Nic więcej, naprawdę. Dobra, jeszcze coś tam masz, widzę. Mam grę. Czemu taka nie w okładce? Bo to promka prasowa. Kurwa, idź, spierdalaj. Dziwny jakiś. Dobrze też, że laptopa nie chcieli. Chociaż gdyby miał wydzierżawionego, to nie byłoby tragedii. Serio, ostatnio polecam zamiast kupować rzeczy i napędzać ten kurwa konsumpcjonizm i bawić się wręcz w takie kurwa zbieractwo i zamiast wyjebywać kilkanaście tysięcy złotych na sprzęt, możecie go po prostu wynająć. Nie musisz się wtedy martwić o kradzieży, że coś się spierdoli, bo wszystko jest ubezpieczone. I w ogóle tak samo jest z autami. Kupujesz przykładowo jakiegoś potwora za pół bańki, nie? Tak sobie odłożyłeś te kurwa pół bańki. Kupujesz tego potwora, wyjeżdżasz nim z salonu i co? I kosztuje on już kurwa 400 tysięcy. To jest pojebane, albo jak chcesz mieć jakiś high-endowy, kurwa, najlepszy, najnowszy telefon. Podpisujesz umowę, 2-3 lata go spłacasz, a w międzyczasie Apple cię robi w chuja i wypuszcza, kurwa, 7 nowych modeli. Dlatego na przykład są takie firmy jak firma mojego ziomka Rentup.pl. Firmy, które ci wynajmą sprzęt. Niedawno totalnie rozjebałem swojego laptopa. Mojego ukochanego, na którym powstawały pierwsze odcinki z dupy. Już, kochany. Zaraz przestanie boleć. Śpij, słodki książę. Zaśnij na wieki.
i stwierdziłem, że no ni chuja nie wydam kilkunastu tysięcy na MacBooka Pro, więc dogadałem się z nimi i wszystko hula. Za to u Beaty Szydło ostatnio wszystko hula, ale na boki. Beata Szydło jakiś czas temu po raz kolejny odpierdoliła chorą akcję na drodze. Znowu wypadek i znowu kolizja kurwa rządowymi samochodami. Słuchajcie, ja rozumiem, że generalnie wypadki chodzą po ludziach, prawda? Ale tutaj mamy nagminne, kurwa, naginanie prawa dla własnych potrzeb. Ale spokojnie, najprawdopodobniej był gdzieś tam nakaz skrętu w lewo, no a ona przecież nie pójdzie w lewo, kurwa, bo prezes ją zajebie. I to jest przejebane, w jaki sposób posłowie korzystają ze swoich immunitetów. Kurwa, aż mi się przypominają przywileje szlacheckie z historii. Najgorsza rzecz na świecie, kurwa, zapamiętaj te koszyckie czy inne jakieś skurwysyństwa. Panowie szlachta w górę czuwy. To nieważne, za której kadencji posłowie, za każdej. Samolotami też tak byście bezmyślnie, kurwa, popierdalali? Leć na skróty. Ale jak? Tam? Tam nie mogę. Możesz, możesz. Gdyby nie to, że już marszałek Kuchciński wykorzystał wszystkie punkty lotu. Można powiedzieć, że była z niego największa rządowa latawica. Uznałem, że nie będę mógł dłużej pełnić tej funkcji. Oczywiście okazało się, że nie tylko on, także wspomniana wcześniej Beata Szydło, premier Morawiecki, Andrzej Duda. Wszyscy napierdalali jak źli, korzystając z protokołu HET nawet po to, żeby kurwa dosłać sobie koszulę jakąś albo polecieć na zakupy. No! Nie, no jasne, nie trzymam żadnej strony, ci z PO też kurwa zapierdalali w powietrzu. Dzieci nie spodziewały się, że będą też pracowały, że będą też... Zatem słuchajcie, drodzy Polacy, wiem, że was ta sytuacja denerwuje, zatem... Mam ja dla was rozwiązanie. Wystarczy, że mnie weźmiecie do tego Sejmu. Mogę być tym marszałkiem, kurwa, Sejmu, posłem, czy tam ministrem jakimś, czy premierem. Jeden chuj. I obiecuję, że nie wylatam ani minuty. Bo ja tak generalnie nie latam samolotami. Ostatnio zresztą u Oli w Q&A poruszaliśmy ten temat. A ja powiedziałem nie, bo trzeba było tam polecieć. I to biznes klasą jakąś w ogóle najlepszą, ale ja powiedziałem, że nie polecę i nie poleciałem. Po prostu tego nie rozumiem, no nie lata mi chuj, no. I bynajmniej nie chodzi o to, że ja się w jakikolwiek sposób boję wysokości, co to nie. Potrafię być na jakiejś wieży 200 metrów nad ziemią, wychylić się przez barierkę i w ogóle zrobić Mogę tak zrobić, bardzo podoba mi się też widok w ogóle z jakiejś wysokości. Ale jak mam wsiąść do czegoś, co jedzie i jest nad ziemią i się unosi jakoś i w ogóle szatańskie maszyny, no to kurwa już nie jest tak kolorowo. Weźmy chociażby taki roller coaster, gdzie wjeżdżam i jestem po prostu zesrany, ale potem jak już jadę, to jest luzik, w ogóle super, ekstra, mega się bawię. Albo jeszcze lepiej, gondola na narty, kurwa. Po prostu pierwszy wjazd, to ja siedzę tak. Ty, Maciek, Maciek, odwróć się pasmo, bardziej wysoko. Odzywa się do mnie, kurwa, pierdolona szmata! A potem następny dzień i kolejne, kurwa, pełen luzik, po prostu tak, jak panisko, kurwa, sobie wjeżdżam. I szczerze mówiąc, ja tego nie kapuję. Wtedy już mniej więcej znam trasę, wiem, w którym miejscu zatrzęsie, gdzie będzie coś tam, gdzie mogę się spodziewać jakiejś wysokości i tak dalej. I... tak mi się to kurwa w mózgu układa, nie? Jak tylko pomyślę, że na przykład za 2 tygodnie miałbym gdzieś polecieć samolotem, to przez 2 tygodnie będę kurwa dostawał skurczu żołądka, jak tylko kurwa ta myśl mi przejdzie przez łeb. Może, ale tylko może, gdybym mógł lecieć z pilotami w kabinie i oni by mi wszystko pokazywali jak tacy dobrzy dentyści, to wtedy może bym poleciał. Ale nie obiecuję, żebym nie rzucił. Zmieścisz się. Śmiało. Ale wiecie co? Jednak dla was, specjalnie dla was to zrobię i polecę. Chuja tam, nigdy nie polecę. Za to Tool dali się nabrać, że jak wypuszczą z wielką łaską płytę po 13 latach, to wszyscy kurwa im przyklasną. Rzucą się jak jebnięci, żeby ją kupić i jeszcze ucałują stópki Maynarda. Hi, I'm Britney Spears. Tak, to był najdłużej przeze mnie wyczekiwany album dekady. I wiecie, co wam powiem? Wyszedł 30 sierpnia i jeszcze go, kurwa, nie przesłuchałem. I naprawdę nie wiem dlaczego, znaczy nie miałem czasu też troszeczkę, ale z drugiej strony, jak tak posłuchałem jednej, drugiej piosenki,
to kurwa sam nie wiem. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że Maynard z ekipą wjebali wszystko co tulowe na tę płytę, a to nie jest dobry zabieg. Piss off. Ale jeszcze dam jej szansę. Tak jak rząd daje szansę po raz kolejny Mariuszowi Kamińskiemu. Tosty! Nie no dajcie spokój, jest uniewinniony, przecież to niewiniątko nic nie wiedział i nic nie widział. Za to tyle osób widziało poprzedni odcinek. Nergal pewnie nie zobaczył i nie przewidział też tego, że go wyjebią z siłowni YMCA w Stanach. Nergal claims that he was kicked out of the YMCA. Serio. Poszedł Nergal na siłownię YMCA. Brzmi jak kurwa początek do wcipu. YMCA, czyli Young Men's Christian Association. Innymi słowy, stowarzyszenie dla młodych chrześcijan, którzy chcą popatrzeć na muskulaturę innych chrześcijan, którzy się prężą i są półnadzy, spoceni i tak wiosłują i robią takie. Czyli taki bufet szwedzki dla księży. Płeć męski. Ale żeby nie było, YMCA dało nam też sporo fajnych rzeczy. Na przykład dzięki nim siatkówka i koszykówka są teraz popularnymi, ogólnodostępnymi sportami. I ten tam Nergal poszedł podczas swojego tournée po Stanach na tę siłownię w koszulce zespołu death metalowego albo black metalowego, no w każdym razie jakiegoś metalowego. I go między innymi za to właśnie wyjebali. They saw my dark on a shirt, this shirt, and then ask us, do you worship our Lord Jesus Christ? And we don't. Swoją drogą, zespoły metalowe mają najchujowsze loga na świecie. Nigdy nie wiesz, czy to są litery, czy przypadkowo wyżygane przez bezdomnego na czarną koszulę owsiki. Hej, hej, hej! Witam wszystkich widzów z tej strony, Metalowy Janusz, a wy oglądacie nasz niesamowity super quiz wiedzy o metalu, a konkretnie o logach zespołów metalowych. Oto nasi dzisiejsi uczestnicy. Dzień dobry, Don! Hippies. Hippies. Znaczy będzie polegał nasz konkurs, polega na tym, że za chwilę nasza wesoła, urocza metalinka pokaże uczestnikom loga zespołów i uczestnicy będą musieli odgadnąć te loga. Tak więc zaczynamy! Proszę, runda pierwsza. Co to był za zespół? Valath. Valath. To był zespół Valtine. I jaka jest prawidłowa odpowiedź? To jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź zespół Valtine! Brawa! Runda druga. Dobrze, uczestnik w takim razie numer 1. To zespół, który czci kozła, czyli Impaled Nazarene. Impala jakieś. Impala, a jaka była prawidłowa odpowiedź? Impaled Nazarene. Brawa! Bardzo teraz. Runda numer 3. Dobrze. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Marduk. Marduk. Marduk! Marduk jest to prawidłowa odpowiedź, zatem dostajesz jeden punkt i ty dostajesz jeden punkt. 3-1, proszę państwa. Robi się coraz bardziej emocjonująco. Kolejna runda, runda numer 4. Revergon? Revergon? Belfegor, ale niemiecki, a nie polski. I proszę bardzo, widać, że mamy tutaj eksperta. 4-1, już to była prawidłowa odpowiedź. To była prawidłowa. Teraz bonusowe od prowadzącego pytanie. Proszę bardzo. I pierwszy raz zadumę widać. To jest grandkorowy projekt kupa prowadzącego Pusto. Jaka jest odpowiedź? Siara. Siara. Byłeś troszeczkę bliżej, ponieważ jest to zespół Sperm Swamp. Bagno spermy. Dziękuję bardzo, wygrywasz dzisiejszy odcinek. Brawo! I teraz uwaga, nagroda. Nagrodą, proszę bardzo, jest Stary Mars. Doskoza! Gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję. I teraz gratulacje tobie i teraz machamy wszyscy jak w sataniadzie. Co tam kurwa Nergal robił? Ani on młody, ani chrześcijanin. Najprawdopodobniej była to zwykła tania prowokacja, jak podpalanie Biblii. Wracając jednak do YMCA, ten tytuł raczej znacie z tego numeru. A Village People popełniło jeszcze jeden. Ten. Kojarzycie nutkę? Nie? No to ułatwię wam. Kurwa, nie dość, że na meczach reprezentacji ci wszyscy kibole napierdalają Polska, biało-czerwoni.
Jeszcze podczas protestów na marszach równości narodowcy zakurwiają z zakazem pedałowania na melodię jednej z najbardziej gejowskich piosenek jednego z najbardziej gejowskich zespołów. Zakaz pedałowania! Zakaz pedałowania! Piosenki, której cover zrobiła w dodatku jeszcze jedna z najbardziej gejowskich grup ever inna. No cóż, ale wiecie co jest najlepsze i właściwie jedyne pozytywne z tych wydarzeń z lipca i sierpnia? Taniec tego kolesia. No kurwa, gość jest asem. I oczywiście wiadomo, że hehe, gdyby kurwa nie policja, to byśmy cię tam dorwali, rozszarpali, nie? Możliwe, ale on ma na to wyjebane, on sobie po prostu tańczy, a to tamci ujadają. Jaki piękny chór! Oni są trochę jak ten korgi, co to szczeka przez parkan, kurwa, przez ogrodzenie na kury, a potem go wsadzają do tych kur i jest zesrany. Psy szczekają, karawana jedzie dalej i dokładnie jest tak samo w środowisku wynajętych hejterów. No co ty warga debilu, nie ma czegoś takiego jak wynajęci hejterzy, może jeszcze kurwa powiedz, że algorytmy są, co? No, jak się okazało oficjalnie, jest. Hej ty, nie interesujesz mnie już. Departament Zbigniewa Ziobry, chociaż on sam od tego umywa ręce i twierdzi, że plewiaka zna tylko z widzenia, zatrudniał hejterów, żeby pisali chujowe komentarze kilka lat temu. Komentarze w stronę m.in. sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co lepsze, wyciągali im z ministerstwa prywatne brudy i to takie bardzo osobiste, które nie powinny nigdzie wypłynąć i które tak naprawdę nie miały żadnego związku z ich pracą, ale ludzie mieli pożywkę. Główną taką dowodzącą i taką, o której było najgłośniej, była niejaka Emi, która za te roboty dostała, uwaga, uwaga, zaraz wam powiem, kilka tysięcy złotych, kumacie? I kurwa jeszcze figurkę husarza. Ja nie wiem, zapierdalacie jak źli, robiąc coś tak naprawdę złego i myślicie, że no nie wiem, no skoro robisz coś takiego złego, to może się ustawię na całe życie, nie? A potem patrzycie na przelew, w tytule powinno być ku chwale ojczyzny. To trochę jak doktor zło Austina Powersa żądający miliona dolarów. We get the warhead and we hold the world ransom for $1 million. Ja coś czuję po niektórych komentarzach, które się u mnie pojawiają, że ktoś tutaj zatrudnia hejterów. Słuchaj mordo, ty pisz, że Warga jest głupi, ty napisz, że ma małego chuja, ty kochanie napisz, że mu śmierdzi z dupy, a ty mordo napisz, że się ruchał z psem, jak on jeszcze srał. Też mi hejterzy już dzieci lepiej hejtują. A ostatnio to dzieci poniżej 6 roku życia hejtują pewną restaurację w Poznaniu. Jedna z poznańskich restauracji wrzuciła takie oświadczenie. Ogólnie, że ludzie mogą się na nich obrazić, że mogą nie przychodzić, że mogą mieć na nich wyjebane, ale oni nie będą wpuszczali żadnych dzieci poniżej 6 roku życia. Powód? Rodzice nie kontrolują takich dzieci i te dzieci robią kurwa co chcą. Często przeszkadzając gościom i rozpierdalając wnętrze restauracji. I się zaczęła gówno burza. Oczywiście wszystkie matki oburzone, jak to kurwa z moim bąbelkiem nie wejdę? To ciało umrę z głodu, przecież już nigdzie indziej kurwa nie zjem pizzy kurwa i makaronu. Ha, temat jest kontrowersyjny oczywiście, ale szczerze mówiąc chuj im w temat trzy nadupęcje, naprawdę. To nie są kurwa strefy wolne od LGBT, to jest coś zupełnie innego. Tutaj nie jest tak, że nie wpuszczasz kogoś, bo go nie tolerujesz albo się nim kurwa brzydzisz. Tutaj nie chodzi o to, że dzieci kogoś brzydzą. Małe dzieci po prostu często wkurwiają swoim zachowaniem i niszczą rzeczy. To nie jest wina tych dzieci, to wina zbyt absurdalnie pobłażliwych rodziców, zaślepionych we własnego brzdąca. Wiecie, co ja robię, kiedy wchodzę do restauracji i widzę mnóstwo wrzeszczących dzieci? Tak, wypierdalam z tej restauracji jak najdalej. Serio, załóżmy, jestem po pracy, chcę sobie gdzieś usiąść, zrelaksować się, zjeść coś na spokojnie, a nie wpierdalać szybko w stresie w towarzystwie ryczących, piszczących bąbelków, kurwa, nagle, bo nikt ich nie uciszy.
Zresztą pisałem ten tekst jadąc w Warsie, gdzie jakiś ojciec miał wyjebane na to, że jego, nie wiem, 3-4-letnia córka biegała po całym tym kurwa Warsie i krzyczała co 3 sekundy: pociąg jedzie, pociąg jedzie, pociąg jedzie. No pewnie, że kurwa jedzie, ty mała spierdolino, zauważyłem to po sekundzie od ruszenia. Bo widzicie, głównym problemem w tym wszystkim jest to, że rodzice stawiają na bezstresowe wychowanie. Tak zwane bezstresowe wychowanie. Polega ono na tym, że nie wolno dziecka stresować, nie wolno go ograniczać, należy mu pozwolić być tym dzieckiem. Za to można wkurwiać i stresować wszystkich dookoła. Tak jakbym ja w restauracji tak się zachowywał. Panie, co pan? Pan się nie przejmuje, on jest wychowany bezstresowo. Świetny pomysł, kumpie. Bezstresowo to ja pamiętam, jak wchodziłem w 97 rok. Nie, było dosyć stresowo, kurwa, byłem co chwilę zakochany w kimś i chuj. Ale zobaczmy, co się wydarzyło w 97 roku właśnie, oto Kaulendarium! Siema, witam serdecznie na tym krótkim insercie głównego odcinka z dupy, jakim jest Kaulendarium, czyli zanurzamy się w rok 97. W kwietniu uchwalono ustawę lustracyjną, teraz każdy może cię prześwietlić i powiedzieć, że jesteś agentem. Ty jesteś agentem! Nie, bo ty jesteś agentem! Nie, bo odpadłem w 9 odcinku. Premierę miał film Sara Macieja Ślesickiego, gdzie Agnieszka Włodarczyk nie bała się pokazać, co tam ma ukryte. A ruchanie małolaty przez starszego gościa nie dość, że było akceptowalne, to jeszcze w dodatku było aprobowane. Na antenie TVP zaczęła się tworzyć historia, ponieważ wyemitowano pierwszy odcinek serialu Klan. Od tego czasu połowa Polski ma zawsze czyste ręce. Tato, już nie mogę. Myj! Już mi się chyba robił pęcherz. Myj te ręce! To już druga godzina. Myj te ręce! A druga połowa to politycy. To był złoty rok dla polskiej telewizji, bo w tym samym roku wyemitowano Złoto Polskich. I jedną z najlepszych polskich komedii w czasach, kiedy Olaf Lubaszenko nie miał jeszcze przetłuszczonego mózgu. Film ten posłużył milionom youtuberów i raperów do używania przez to niestety już wyświechtanego sloganu, czyli sztos. To był też złoty rok dla polskiej kinematografii, ponieważ wyszły Historie miłosne, Szczęśliwego Nowego Jorku i Killer, a z nim do dzisiaj cytowany mem. Był to też najlepszy rok dla wszystkich lewaków oraz lemingów, bo stacja TVN zaczęła nadawać. Dzięki temu ci z lewej strony w końcu mają też kogoś, kto kłamie. Za to za granicą po raz kolejny David Lynch swoją zagubioną autostradą podzielił ludzi. Na tych, którzy nie zrozumieli filmu i na tych, którzy udają, że go zrozumieli. W tym też roku zbyt wysoki cholesterol nie zabił Notoriusa B.I.G. Zrobił to nadmiar ołowiu. I pamiętajcie, od 97 roku nie należy mówić Polakom, że im się dobrze powodzi. Nie można też mówić Evanderowi Holyfieldowi, co słychać po walce z Mike'iem Tysonem. A Tysonowi to lepiej kurwa nic nie mówić. W tym samym roku wszyscy dresiarze aż kwiknęli z zachwytu, bo Volkswagen zaczął produkować Golfa 4. Ponoć jak wciśniesz na kierownicy prawo, prawo, lewo, lewo, klakson, klakson, prawo, lewo, prawo, lewo, to otwiera się schowek na narkotyki. Kojarzycie te ostrzeżenia, że można dostać epilepsji grając w jakieś gry? Podziękujcie Pokemonom, bo po wyemitowaniu jednego odcinka 700 osób, właściwie dzieciaków, trafiło do szpitala. Pika, pika! Skurwysynu, do friendzone za to trafił Jack z Titanica. Serio kurwa? Naprawdę byście się nie zmieścili na tej kurwa desce w dwójkę? Come on! A co Rojo robił w 97? 97 rok, pamiętam to jak dziś, to były pierwsze wakacje za granicą z rodzicami, wyspa Dżerba, Tunezja. I nie zmienia to faktu, że i tak wziąłem ze sobą gaming, bo wziąłem różne czasopisma właśnie branżowe i zamiast korzystać z uroku wyspy, to leżałem na leżaku hajpując się na KKND2 Crossfire, taką strategiczną grę na base building, KKND Crash Kill and Destroy 2. I pamiętam, że w tym samym okresie czekałem na płytę... Ja pierdolę, kogo to obchodzi, kurwa. I wszystko jasne. Nieźle zgasiłem tego Roya, co? Zupełnie jak Ronda Rousey i pewną feministkę. I think that how much you get paid should have something to do with how much money you bring in. I'm the highest paid fighter not because Dana and Lorenzo wanted to do something nice for the ladies. To jest dokładnie to, o czym mówiłem kilka odcinków temu. Poruszając temat płac w kobiecej piłce nożnej. To nie jest tak, że to jest niesprawiedliwe w sporcie, że laski dostają mniej. Dostają tyle, ile przynoszą lidze, sponsorom, czy też telewizji. And I think that the money that they make should be proportionate to the money that they bring in. Jak ludzie nie chcą ich oglądać, to przynoszą mniej. Jeżeli wolą oglądać jakąś dyscyplinę z mężczyznami, to logiczne, że dyscyplina z kobietami przyniesie mniejsze dochody. W
więc de facto mniej zarabiają. Taką rondę wszyscy chcą oglądać i ona to sobie wywalczyła, bo jest najlepsza w swojej kategorii. Chyba najlepsza, no była kiedyś na pewno najlepsza, więc zasługuje na to. Ja oczywiście z całego serca życzę wszystkim kobietom w sporcie, żeby zarabiały jak najwięcej. Tylko żeby coś więcej za tym też szło. Tak samo jak w przypadku gwiazd porno. Ludzie raczej chcą oglądać kobiety niż mężczyzn i ich chuje. I don't think it's a problem. Więc często wystarczy sam chuj. Dlatego aktorzy generalnie dostają o wiele mniej pieniędzy niż kobiety. I często mają maski na ryju. Chociaż z drugiej strony, wracając jednak do tego sportu, jeżeli kobiety zaczęłyby zarabiać więcej, to nagle by się okazało, że w sporcie bardziej opłaca się być kobietą. Tak, moi drodzy, to jest istna plaga w sporcie. 17-year-old Dallas area high school student won the title of champion in the girls' state wrestling competition Saturday. Bo nie oszukujmy się, taka jest biologia, generalnie mężczyźni są więksi i silniejsi. I w niektórych sportach w chuj lepsi od kobiet. A że ktoś przechodzi zmiany hormonalne, to naprawdę z siły i sprawności mu raczej nie ubywa. Terry Miller and Andrea Yearwood dominating the competition at the girls' track and field championships in Connecticut earlier this month. Dla mnie jest to jebane oszustwo i skandal, kiedy widzę transseksualnych sportowców mierzących się ze słabszą od siebie płcią. Zgłaszam swoją kandydaturę. A do czego? Do reprezentacji olimpijskiej. W jakiej dyscyplinie? W tenisie. Płeć. Słuchaj, powiem, że mnie molestowałeś. Dobra, dobra. Strasznie słabe jest też to, kiedy ktoś z LGBT uważa się za artystę i w momencie, w którym jego bracia i siostry walczą za jakąś kurwa słuszną sprawę, on odpierdala coś takiego. Ręka mocno wbita w okolice gardła dmuchanej lalki z wizerunkiem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Kurwa, bo niby artystyczny performance, happening i wybory Miss Gay, kurwa ja jebie. Fakt faktem, Jędraszewski to jest kawał skurwiela. Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Nie czerwona, ale tęczowa. I należałoby się go pozbyć z życia publicznego i wygłaszania pojebanych teorii. Ale to, co się tam odjebało, to jest totalne przegięcie. Drag queen o nazwie Mariolka Rebel robi jedną z najchujowszych rzeczy, jakie mógłby zrobić. Oczywiście przeprosił, ale nadal uważa, że to dlatego, że tak zabolały go komentarze, te homofobiczne komentarze Jędraszewskiego. I że to jest jakaś taka część spektaklu i po prostu performance. Srerformance, kurwa. To po prostu jebany atencyzm pierwszej spermy. Byle tylko ludzie na mnie popatrzyli, nie? Tak jak te jebane cioteksy, co to kiedyś sikały na pomniki związane z powstaniem warszawskim. Albo robienie cipomaryjek tylko po to, żeby zaszokować. Cipkomaryjka, która miała chronić polskie drzewa przed wycinką, teraz ma inną funkcję. I tak, cipkomaryjka różni się od Maryi z tęczową aureolą. Różni się w chuj. Jak dla mnie totalnie niepotrzebny ściek. A skoro już przy tym temacie jesteśmy, po ostatniej wielkiej ulewie w Warszawie popłynęły ścieki wzdłuż Wisły. I spokojnie, nie mówię o tych żulikach, co to cipają i chleją na bulwarach. Mówię o oczyszczalni ścieków w Czajkach. Doszło tam do awarii i wszystko, co płynie w tych tutaj rurach, co często słyszycie, jak tam jakaś kurwa kupa wielka spada, to wyjebało do Wisły. I okazało się to idealnym ruchem przy rozgrywce politycznej. Bo od razu pojechano Trzaskowskiego, tak jakby to on osobiście jebnął takiego copa, że zapchał kurwa całą tę Czajkę. No cóż, ktoś musi zawsze beknąć, a w tym przypadku raczej pierdnąć. I każde miasto ma taki Czernobyl, na jaki zasłużyło. Co oni pierdolą? Całkiem dobra ta woda. Kurwa. Czemu nie pisz tej wody? Kim ty jesteś? To ja, nieważne kim jestem. Jednak większym ściekiem niż ten Wiśle okazał się ściek na Twitterze Sławomira Świeżyńskiego z Bayerful. Jak się grzebie w cudzej dupie, to gówno wypływa. Panie wiceprezydencie, co z tym zrobisz? Może nowa fotka z kochankiem? No ja pierdolę, pisze to gość, który ma na Twitterze w opisie Bayerful, Bóg, honor, ojczyzna. I zauważcie, że Bayerful
przed Bogiem. Ach, po prostu frajer w chuj. Bardziej, że jakieś podteksty seksualne rzuca gość, który wyruchał kurwa nieletnią na jakimś obozie harcerskim, a potem się z nią hajtnął. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Chyba żeś pedał, to jesteś spierdolina. No. I on idealnie pasuje do Klepacki i Jakimowicza. Sportowiec powstaniec, aktor wyklęty i bard nacjonalizmu. No i ten hejt niestety trwa do tej pory, nie wiem dlaczego. I w ogóle co za prymitywizm bije z tego jego wpisu. To nawiązanie do gejostwa, że grzebanie w dupie w ogóle i że to jest taka kara Boża. W ogóle co ma wspólnego grzebanie w czyjejś dupie z oczyszczaniem ścieków i z awarią? Ta metafora trzeba przyznać, że jest gówniana. Rozumiem, że jak proktolog wsadza ci palec w odbyt, to się odwracasz i go napierdalasz po ryju, tak? A w ogóle o tym grzebaniu w dupie to najgłośniej krzyczą zazwyczaj ci, którzy kurwa wracając z pracy pierwsze co robią, to wchodzą na Pornhuba i wpisują anal. Idąc tropem tych słów wychodzi na to, że według Świeżyńskiego incydent kałowy musiał wyglądać tak. No to co panie wiceprezydencie? Przepychamy. Przepychaj. Kurwa! 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 Jak to za tamo? Co to jest? Ty, nie wiem jak, ale zrób to szybko, bo zaleję całą misłę. Internet za to zalał ślub PewDiePie'a. I tak właściwie nie mam nic do tego. Gratulki! Teraz będziesz mógł robić nie brofist, ale prawdziwy, legitny husband fisting. Yeah, happy Valentine's! Na legalu za to sobie nie pooglądamy Spidermana w MCU, bo spierdolił od Marvela z powrotem do Sony. I don't wanna go, sir, please. Please, I don't wanna go, No i się rodzice nie dogadali, więc Spidey smutny w swym pokoju wystrzelił z nadgarstka i się spuścił na ulicę. Czyli prawie tak jak jeden Polak w więzieniu w Neapolu. Od razu mówię, byłem w tym roku we Włoszech 3 tygodnie i go nie spotkałem. I nie wcale go nie próbowaliśmy przewieźć do Polski w bagażniku, nie. Włosi też nie spotkali się z taką brawurową ucieczką, bo od 100 lat nikt tam nie uciekł z więzienia. Gość wykorzystał moment, kiedy większość osób poszła się modlić do kapliczki. I do tego właśnie religia najlepiej służy. Do odwracania uwagi. A koleś pewnie zgodnie z protokołem zapytał strażników, czy może się spuścić po prześcieradle. Przetłumaczyli w tłumaczu Google i wyszło im, że gość będzie walił konia w kołdrę, więc... W sumie to jego kołdra, no co nam do tego, nie? A tu coś, czego się nie spodziewali. Czego? Kiedy MDMR? Morga, co tam z MDMR? Kiedy MDMR? Co jest na czasie, to przewyższa major. Co przydałaby się z powrotem? Zostaje około 100 takich komentarzy w ciągu tygodnia. I ja wam powiem, dlaczego nie ma MDMR. Jest ciepło na dworze, a co to oznacza? To oznacza, że możemy spokojnie zacząć kolejny odcinek MDMR! Czyli miniaturki dały mi raka! Miniaturki dały mi raka! MDMR. To po prostu było tak, że co tydzień było kurwa to samo. Czasami nawet mijał tydzień i się kurwa miniaturki nie zmieniały. Nowa kurwa dla mojego dziadka, a nie przepraszam, nowa kura dla mojego dziadka. To mi głupicki, rozpłakał się! Było to więc zmęczenie materiału i trzeba było na chwilę chociaż od tego odpocząć. Poza tym zacząłem robić płytę, którą dalej możecie kupić na wargapulserio.pl. Naprawdę jest zajebista, najlepsza kurwa, no płyta roku, po prostu nie wiem czemu jeszcze nie kupiliście. Znaczy kupiliście, dużo z was kupiło, ale... Ale czemu jeszcze wszyscy nie kupiliście, co? To? Co? Co? Kup płytę. Przeprowadziliśmy się. Kup płytę. Odpaliliśmy kanał Tymona. Siema, tutaj wasz ulubiony nauczyciel przyrody. Dzisiaj wam opowiem o owadach, które uwielbiają kwiatki oraz atakować ludzi. Przed nami pojedynek pomiędzy osą, pszczołą i szerszeniem. Na który naprawdę zapraszam zajebiście całe rodziny i zapraszam też do tego, żeby klikać w ten dzwoneczek, dzyndzolić w dzwona, jak to mówi Tymon, bo jak się okazuje, YouTube zajebiście ukrywa ten kanał, mimo że jest totalnie family friendly i robimy tam naprawdę fajne i kreatywne rzeczy. Pamiętaj, że najważniejsze w twoim życiu jest hajs! Dużo hajsiwa, tsunami hajsiwa, prysznic hajsiwa, wszystko to hajs! Nuts! I jeszcze robiliśmy jeden projekt, o którym nie mogę za bardzo w tej chwili mówić, ale o którym niedługo powiem i niedługo on będzie i to jest gruba w chuj naprawdę rzecz, naprawdę coś zajebistego, oczekujcie. Więc po prostu nie było czasu na MDMR-a. Ale... MDMR powraca! Mikołaj, słyszałeś, że z dupy wraca z miniaturki dały mi raka? Nie, znowu? Serio, wraca! Rozpoczął nowy sezon, jesteśmy skończeni! Nie, poprosimy go, żeby tego nie robił. Ej, Michael! Co? Słyszałeś, że MDMR wraca na YouTube?
Nie, niemożliwe. Naprawdę, ja nie chcę więcej o tym słyszeć. Nie chcę mieć z tym do czynienia, naprawdę. Dajcie mi święty spokój, nie chcę tego widzieć nawet. Ej, Norbi, co? Wiesz, że MDMR wraca? Co? MDMR wraca. Nie! Więc znowu będzie to, co tygryski kochają najbardziej. Festiwal spierdolenia rusza już od 22 września, godzina 18, niedziela. Startujemy z MDMR-em w nieco odświeżonej formie. Będą oczywiście miniaturki, które dają raka, będą też czasami goście. Ale klepło. Ale klepło, no. To się nazywa klefedron. Ale oprócz tego będzie coś jeszcze, a co? Zobaczycie sami. A skoro już przy powrotach jesteśmy... Po obejrzeniu tego odcinka i nawale lewactwa, myślę, że kanał powinien nazywać się lekkostronniczy. Co? Czy ja dobrze słyszałem? Wymówiłeś zakazane słowo na tym kanale? Lekkostronniczy? O nie. O nie. O nie! Wywołałem ich. Tej jesieni odwiedzą cię starzy znajomi. Nie będzie to miłe spotkanie. Przygotuj się na nerwy. Przygotuj się na łzy. Przygotuj się na nich. Połącz wszystkie kropki i zmów paciorek. Lekkostronniczy 2. Ostatnia kurew. Okej. Uff, jak gorąco. Puff, jak gorąco. To oczywiście komentarz dotyczący mojego numeru Globalne Ocieplenie. Numeru, który wrzuciłem w wakacje. Globalne ocieplenie, proszę ja ciebie, zanim zaczniesz pierdolić takie bzdury przy obiedzie, lepiej zacznij rozróżniać klimat od pogody z siebie. Wiadomo, akcja ważna, cel szczytny, segregowanie śmieci, sprzątanie po sobie itp. itd. Znaczy nie, td tam nie ma. W sensie w piosence, w klipie. To może teraz byśmy wreszcie zrobili jakąś kurwa prawdziwą muzykę, co? W każdym razie kawałek mega dobrze przez was przyjęty, za co jestem dozgonnie wdzięczny. Uf jak gorąco, uf jak gorąco, uf jak gorąco. Chociaż trochę żałuję, że trafił do tak nielicznego grona, bo jednak te 120 tysięcy osób, patrząc na skalę problemu, to jest jednak mało i mogłoby być więcej. Bo ten temat jest w chuj istotny. Oczywiście pojawiły się też głosy, że to nieprawda, że chuja się tam z nami, jakie tam kurwa globalne ocieplenie i zmiany klimatu, co ja kurwa pierdolę, jestem nieukiem, nie? Przecież od zawsze tak jest, zawsze tak było, huragany, wszystko, kurwa sztorm tropikalny nad Polską, a oni mówią, nie ma obaw. A w ogóle to się ziemia przebiegunawia i to jest kurwa normalne, nie? Ja tego kurwa nie kumam, serio, jest... Tyle się o tym mówi, jest tyle zajebistych programów edukacyjnych, jest tylu zajebistych youtuberów, którzy o tym mówią i którzy kurwa naprawdę się znają na swojej robocie. Dzień dobry. I oni udowadniają, że no jednak jest chujowo, nie? A wszyscy zamiast naprawdę żyć lepiej, zdrowiej, oszczędniej, uważają, że jest to jakaś kurwa polityczna lewacka zagrywka. I zmieniają fakty dotyczące globalnego ocieplenia w wojnę kurwa polityczną. To nie jest tak, że naukowcy mówią, że takie na przykład CO2 jest złe i chuj. If we didn't have any carbon dioxide in our atmosphere, the Earth would just be a great big snowball. Nie, moi drodzy, dzięki CO2, które jest w atmosferze, nie zamarzamy, kiedy Ziemia obraca się dupą do Słońca, bo po prostu dzięki efektowi cieplarnianemu nie umieramy z zimna, ani nie robi się kurwa tutaj kolejna epoka lodowcowa. Niemniej, jeżeli tego CO2 będzie więcej w atmosferze, no to wtedy zginiemy. But the carbon dioxide in the atmosphere absorbs most of that outgoing heat radiation, sending much of it right back to the surface. This makes the planet even warmer. Ale skąd oni mogą o tym kurwa niby wiedzieć, co? No jakieś 250 milionów lat temu podczas wymierania permskiego 95% gatunków wyjebało. Po co pojeździły samochodami i hodowały mięso i kurwa przez to były takie zanieczyszczenia, to CO2 się kurwa zwiększyło, tak? No i właśnie to są kurwa takie dyskusje. To co się dzieje teraz w takiej, załóżmy, Amazonii czy też na Syberii, to właściwie odsetek tego,
co się kurwa działo kiedyś. Kiedyś, kiedy płonęły olbrzymie pokłady węgla pod ziemią, a superwulkany rozpierdalały całą atmosferę. I wiadomo, że Amazonia i Syberia to w tej chwili walki polityczne. Palą się lasy Amazonii. Na portalach społecznościowych aż roi się od informacji o zagładzie płuc ziemi. W rzeczywistości sytuacja jest jednak bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. I to jest jasne. Ci z lewa będą przekonywać, że dzieje się tragedia i mają kurwa na to dowody, a ci z prawa będą mówili, że tak naprawdę takie coś dzieje się od zawsze i tak właściwie nic się nie dzieje i też mają na to dowody. I zarówno jedni, jak i drudzy w sumie mają rację, tak samo jak jedni i drudzy zajebiście się mylą. What? Najbardziej mnie właśnie w tym wszystkim przeraża to upolitycznienie ekologii. Tak jakby zdrowe odżywianie, leczenie się i w ogóle dbanie o siebie, higiena były tylko domeną jakiejś konkretnej grupy. No chyba, że jesteście adwentystami dnia siódmego, wtedy nie możecie się leczyć, bo religia wam zabrania, no to se umierajcie. Bring out your dead! A takie osoby jak Cejrowski czy Beata Pawlikowska dodatkowo potrafią jeszcze bardziej rozjebać ci głowę. Nie, no to chyba oczywiste, że deszczowe lasy są mokre, prawda? No to się kurwa ich nie da podpalić. Nie? Idąc tym tropem, jeżeli podczas seksu ktoś jest rozpalony, to nie ma prawa być wilgotnym w środku. Idźcie wy kurwa gasić pożary benzyną. W końcu to ciecz. I okazuje się, że jedynymi, którzy do tego podchodzą nie politycznie, tylko bardzo po ludzku i normalnie, jest serwis udostępniający filmy porno. Bo jedynymi, którzy widać, że chcą coś zmienić i naprawdę zmieniają, jest Pornhub. Oto prawdziwe reklamy z dupy! Uwaga, w tej reklamie to niczego właściwie się nie przypierdala. No dobrze, co my tutaj mamy? Otóż według hasła mamy najbrudniejsze porno ever. Najbrudniejsze, jakby ktoś nie wiedział, dirty jest to znaczy tak naprawdę najbardziej takie plugawe, takie najbardziej rozpustne, zepsute. No i to by się zgadzało, skoro mamy tutaj Leo Lulu, więc wszystko idzie w dobrą stronę. No i co? I rzeczywiście okazuje się, że jest to najbrudniejsze porno, jakie można zobaczyć. Pełne syfu na upierdolonej plaży. Kurwa, praktycznie na każdej ich reklamie płaczę. No, może nie płaczę, ale się wzruszam. Są tak dobrzy w socjalach, jak admin z tygodnika nie. Prima primis, kurwy syny! Tak strasznie podoba mi się ich kreatywna, marketingowa praca, a przede wszystkim odwaga. Ale oczywiście YouTube dobrze ukryje takie rzeczy, żeby nikt ich przez przypadek nie zobaczył, prawda? Mega szacun, bo to jest szczytny cel i naprawdę zajebista kampania. Przekazanie kasy za każde obejrzenie filmu, zajebista sprawa. Prawie tak zajebista jak MDMR. Miniaturki dały mi raka! MDMR. W ogóle tego typu akcje uruchamiające ludzi są potrzebne i są zajebiste. Na przykład na Jamajce za całą torbę śmieci, które zbierzesz z plaży, dostajesz jointa. I możesz wtedy na tej plaży podwójnie się smażyć. To mi nasuwa pewną myśl. Dobra, zebrałem! Czy ktoś mógłby mi za to zrobić laskę? Nie? Demotywujący. No ale cykl reklamy z dupy nie może się obyć tylko jedną jakąś i to w dodatku pozytywną reklamką, prawda? Mam jeszcze asa w rękawie, krótkim co prawda, ale jednak. I... spot reklamujący rekrutację na studia 2019. Tato, zdałam maturę, idę na studia. I... wysłało mi go kilka osób i chyba rozumiem, dlaczego mi go wysłaliście. Brzydki voiceover. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. I... jest nakręcony dosyć nieporadnie. Basen, akademik. I... w dodatku chujowym sprzętem. Interesujące kierunki studiów. I... zagrany tak sobie. Stypendia juvenalia. I... scena na koniec nagrywana chyba kurwa tosterem. I... no i oczywiście ten gość. Bezpłatne studia. I od tego trzeba było zacząć. Ale kurwa, ej! Z drugiej strony ten spot jest bardziej śmieszny niż chujowy. Gdyby taki coś zrobił Filthy Frank albo Shafter by się do tego dorwał, no to właśnie to jest ta ich estetyka. Welcome to the rice fields, motherfucker! Takie wiecie, robienie czegoś trochę brzydkiego, ale tak ironicznie, tak właśnie, żeby taka była nostalgia, której tak za bardzo nie znamy,
i wtedy to będzie hulało. Wówczas byście kurwa klaskali hemoroidami, jak takimi kliklakami. A tak staracie się wcisnąć mi to, żebym to po prostu zjebał. I ja na złość tego nie zjebię, bo każdy kiedyś od czegoś zaczynał i być może ta osoba kiedyś zrobi coś zajebistego. A ja sobie biorę dziadka do memów. I wnoszę petycję o otwarcie serii dosłownego tłumaczenia angielskich piosenek. Proszę bardzo. Petycja rozpatrzona pozytywnie. Kocham, gdy mówisz do mnie, seniorita. Chciałabym udawać, że cię nie potrzebuję. Lecz każdy dotyk, ulalala, prawda, ulalala. Powinnam biegać, uwierz, że tak kocham, kiedy mówisz, seniorita. Drogi Maćku, mam do ciebie dwa pytania, a mianowicie, czy uważasz, że Prot wrócił na K-Pax zostawiając swoją ludzką powłokę, czy jednak był wariatem i został rośliną? Ja uważam, że to pierwsze. Jak myślisz, czy jeżeli w ludzkich świadomościach nigdy nie byłoby poczucia opogu lub bogach, czyli nie byłoby żadnej religii ani podziału terytorialnego, czy ludzie mieliby się o co ze sobą napierdalać, żeby nie było zbyt miło? Piwko i pieniążki! Aż mnie wzdrygnęło, prawie się pożygałem. I po co, powiedz, ty mi sugerujesz odpowiedź, mówiąc, jaka jest twoja, hm? No po co? No mądry ty jesteś, czy co? Spierdoliłeś, a raczej spierdoliłbyś pytanie, ale jestem odporny na tego typu zagryw, więc odpowiadając na pierwsze. I tak, z jednej strony jego świadomość postaci uleciała tam, gdzie miała ulecieć, a z drugiej ta ludzka powłoka to nadal on, Robert. Czyli Prot. Gene Brewer w książce dokładniej to tłumaczy. A w szczególności w jej nie za dobrej kontynuacji, czyli na promieniu światła, a później w światach Prota. Okazuje się, że Prot, Robert, ma kilka osobowości i to takich zajebiście różnych i jakby to nas uświadamia w tym, że jednak to była tylko jakaś postać, która była gdzieś tam i być może ta postać uleciała rzeczywiście tam w pizdu na swojego K-Paxa. Coś jak w zaskakująco świetnym Split Shyamalana z zajebistym Jamesem McAvoyem. What? Now it's closed. Now it's open. A co do drugiego pytania. Jakby ludzie nie mieli o co się ze sobą napierdalać, to by wynaleźli coś o co i przez co mogą się napierdalać. Pamiętaj, to nie religia stworzyła człowieka złym. Ona tylko pozwalała tym sprytnym kontrolować tych, którzy mają być źli, a którzy dobrzy. Religia jest tylko narzędziem w rękach tych co cwańszych jednostek. A ty całuj łapę. Żart! Co innego wiara. Człowiek wierzy w coś, żeby poczuć się lepiej, żeby zrozumieć ogrom tego świata, albo żeby po prostu mentalnie przytulić się do nieistniejącego bytu. Po prostu, żeby już kurwa życie nie bolało. I wierzyć można w wiele rzeczy. Boga, siebie, rodzinę, jakiś cel, czy też pracę. I nawet gdyby nie było żadnej świadomości tego Boga, ludzie nadal by sobie wyrywali łby, wyłupywali oczy, łamali ręce i stworzyliby sobie jakiś odpowiednik religii i podziałów terytorialnych po to, żeby móc to kontrolować. O chuj, jakie to wszystko poważne, no to... I czas na suchar tygodnia! Jak nazywa się magazyn dla paintballowców chcących zwalić konia? Paint Boy! To już niestety kolejny koniec w naszych życiach. Koniec 97 odcinka. Trochę już przeszliśmy, co? Były wzloty i upadki. I przez sturuchane matki. Teraz jest on w pięknym zamku. Gdzie ma dzieci o poran... Ty tam uważaj, Hajbart, co? A wy uważajcie, żeby subskrybować ten kanał, żeby wbijać na Instagram, żeby wbijać na kanał Tymona, żeby wbijać na kanał Mission, żeby wbijać na kanał Przegryw. Nie zapominajcie o Przegrywie, bo tam cały czas codziennie właściwie wrzucane są filmy. Stawcie łapkę i pamiętajcie, paintball to nie kaszka z mleczkiem. Mamy jeszcze taką niespodziankę, smaczek, wisienkę, rodzynka na sam koniec. Jesteś pewny, mordo? Na pewno! Tak? Tak! Podpisałeś polisę? Tak, tak, tak. Dobrze. Organy już wydałem. Uwaga! Ognia! Do zobaczenia na następnym paintballu. Już za niedługo.